Так мои сегодняшние приключения. Приветики нахуй. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym, wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 19 a 21 listopada. I nim przejdziemy do raportu wojennego, wielka prośba do Was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. To dzięki Wam ten kanał się powiększa. Dzięki Wam ten kanał dociera do większej rzeszy osób. I dzięki Wam możemy przekazywać to, co udaje się zweryfikować i jest prawdą. Natomiast bardzo Wam dziękuję za to, co udało się osiągnąć. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, mimo że temat malutku chyba troszeczkę się nudzi albo się przynudza. Natomiast dla mnie cały czas jest to temat, który warto poruszać, dlatego że giną tam ludzie, giną w obronie własnego kraju i własnej wolności. Przypominam, że każdy z Was może też zostać patronem, czy to też na YouTubie, czy też na Patronite. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, które do tej pory udało się uzyskać. Nic się nie marnuje, to będę cały czas to wykorzystywał właśnie dla rozwijania własnych możliwości. I za to Wam bardzo dziękuję. A my przechodzimy teraz na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, dzisiaj taki malutki będzie tylko wstęp, bo docierają słowa, docierają informacje, może tak, odnośnie tego, co pojawia się też w mediach i tego, co się dzieje też i troszeczkę w polityce. Jak zwykle staram się unikać polityki, natomiast tutaj pojawiają się przecieki pomiędzy tym, co mówi prezydent Załański, natomiast i to, co dzieje się w sztabie generalnym. Może to jest też, ma jakiś związek z tym, co dzieje się też na linii frontu, bo tutaj, jak wiemy, mam duże wątpliwości pewne do tego, co dzieje się z ukraińskim dowództwem. Natomiast można byłoby to zrozumieć, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie wypowiedzi prezydenta Ukrainy w The Sun czy też The Washington Post, gdzie no, były tutaj informacje o tym, co dzieje się na linii pomiędzy prezydentem a sztabem generalnym Ukrainy. Znowu mam tutaj nieodparte uczucie, że znowu świat polityki wchodzi i decyduje o tym, co wojsko ma robić. Jeżeli tak jest, to jest to bardzo zły prognostyk. Natomiast jeżeli tak nie jest, to musi być coś innego. Pytanie, czy to elity władzy na Ukrainie próbują tutaj manewrować, czy też nie. Pojawiła się też wypowiedź kancelarii prezydenta, która negowała tutaj konflikt na linii prezydent, naczelny dowódca. To jak jest naprawdę, myślę, że osoby najbliżej jednej i drugiej osoby wiedzą najlepiej i czy polityka tak naprawdę no, ingeruje tutaj w decyzje wojska, wojskowych dowódców, czy też tutaj atak prezydenta na generała Syrskiego miał miejsce i jakie było podłoże tego ataku, bo tego też nie wiemy. Natomiast wszystko to sugeruje, że jednak świat polityki wchodzi, chociaż wypowiedź prezydenta Załańskiego The Sun, który ostrzegał, żeby wojskowi nie garnęli się do polityki, no, można też odbierać jako próbę wojskowych, którzy chcą tutaj dominować w świecie polityki, czy wpływać na świat polityki, chociaż raczej to nie wierzę. Bardziej bym się skłaniał jednak do pierwszej wersji, no, ale my pewnych rzeczy nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Mamy też zapowiedź Stanów Zjednoczonych pomocy w wysokości 100 milionów dolarów. Wiemy, że dodatkowy HIMARS ma być przekazany stronie ukraińskiej plus amunicja różnego typu, co jest dalej potwierdzeniem sama też wizyta ministra obrony, który przyleciał do Kijowa i potwierdził o niezłomnym wsparciu mimo trudności w kongresie z uchwaleniem budżetu dla Ukrainy też, bo to też tak powiedzmy trzeba ująć. Natomiast mamy zapowiedź dalszego wsparcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że Zachód nie spełni swoich obietnic, jeżeli chodzi o milion pocisków. Nie jest w stanie, nie ma mocy przerobowych. Rozwija się to wszystko bardzo pomału. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że jeżeli teraz produkują 30 tysięcy pocisków na miesiąc,
No to na wiosnę będzie już 56, a do końca 2024 będzie to 100 tysięcy pocisków na miesiąc. Oczywiście mówi się tutaj o tym, że ma być to amunicja nie tylko dla armii amerykańskiej, ale także dla sojuszników. Więc myślę, że tutaj całe NATO, czy Zachód, będzie tutaj się starał rozwijać swoje możliwości produkcji, więc zobaczymy, jak to będzie szło, w jakiej parze i w jakich ilościach. Słuchajcie, my przechodzimy na linię frontu, to co dzieje się teraz i zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na odcinku północnym, jeżeli chodzi o odcinek północny, mamy tutaj rosyjskie ataki w rejonie Synkiwki, tak naprawdę Rosjanie atakowali wcześniej na wschód i zachód Synkiwki, teraz stricte na Synkiwkę oraz na wschód od Synkiwki, bez sukcesów. Mamy dalsze ataki na północ od Kysliwki i kontrataki, cały czas strona ukraińska tutaj kontratakuje stronę rosyjską, bez sukcesów te walki dla strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o odcinek środkowy, mamy walki, ograniczone walki ofensywne, czy ataki ofensywne strony rosyjskiej w kierunku Stermachiwki oraz Nadii. Natomiast spokój w rejonie Makijewki. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, mamy tutaj przegrupowania. To, co zapowiadałem już miesiąc temu, ponad miesiąc temu, potwierdza się, jak widać. Mam wyczucie, chociaż pewnie większość osób, które siedzą w temacie i pewnie sami by zrobili to samo. Mamy przegrupowanie sił ukraińskich na południu. Odeszły stąd pewne elementy różnych brygad. Natomiast pozostała 12. Brygada Azow, która tutaj toczy walki w lesie Serebrańskim. Dość aktywne ostatnio pojawiły się filmiki z Brygady Azow z 12. Pamiętajmy, że ona ma numerację 12. Po rozwiązanej poprzedniej brygadzie odziedziczyła ten numer. Tamta brygada, która częściowo została zniszczona w Mariupolu, nie została odbudowana. Brygada Azow otrzymała ten numer jednostki Gwardii Narodowej i walczy właśnie w lesie w Srebrzańskim, na południu Dnieprowej. Tutaj te walki są dość aktywne z jednej i z drugiej strony. Wiemy, że Rosjanie też atakowali na kierunku Torskie, czy prowadzili działania ofensywne właśnie na tym kierunku frontu. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze walki w rejonie Biłochorywki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, Rosjanie atakowali od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej właśnie w kierunku grzbietu. Po zdobyciu czy umocnieniu się w dolinie tej rzeczki, która tutaj idzie, atakowali to wzniesienie. To może nie jest zbyt duże wzniesienie tak naprawdę, ono ma około 100, powiedzmy 40 metrów. Jeżeli popatrzymy na skalę, to powiedzmy przewyższenie około 40-50 metrów. Natomiast mamy tutaj te ataki, one zostały odparte, sama Biłochorywka atakowana. Tak samo atakowany był rejon Wierzchokamiańskie oraz rejon Spirnego. Bez ataków mamy tutaj działania strony ukraińskiej i rosyjskiej, jeżeli chodzi o działania rozpoznawcze i oraz dronowe. Mamy też pewne działania ofensywne, prowadzone też przez elementy batalionu K2 z 54. Brygady, która tutaj prowadziła działania właśnie w rejonie Spirnego. Więc to dalej potwierdza, że elementy tej brygady nadal są na tym odcinku frontu, choć niektórzy, co też niewykluczone, bo jak wiemy, strona ukraińska manewruje grupami batalionowymi i dalej mnie to trochę dziwi, że po prostu przerzuca się bataliony z jednej brygady na inny koniec frontu, drugi na drugi i czasem tak jest. Tak samo jest w lesie przy Srebrzańskim, gdzie walczą też bataliony przez 67. Brygady i oddzieleniu, więc tak troszeczkę dziwnie to działa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak powiedziałem, te działania się pojawiły, chociaż tutaj trzeba powiedzieć o ograniczonym zasięgu działania ukraińskie oczywiście. Jeżeli chodzi o ten odcinek, tyle. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Dalsze walki na północnym odcinku frontu. Mamy tutaj rosyjskie ataki w kierunku Chromowego oraz Bogdaniwki. Odsunięto całkowicie stronę ukraińską od podejść do Berchiwki oraz Jachidnego. Strona ukraińska tutaj przeszła definitywnie do obrony. Mamy przegrupowanie w rejonie samego Bachmutu. Obowiązki prawdopodobnie przejęły oddziały
241 Brygady Obrony Terytorialnej, doświadczonej, która już walczyła w tym rejonie, walczyła w Bachmucie, natomiast 42, która była w tym rejonie, została przesunięta na południe. Ma to pewnie związek, za chwilkę to wyjaśnię, z przegrupowaniem, natomiast jeżeli chodzi o ten front północny, nie ma większych istotnych zmian. Te ataki były odpierane przez stronę ukraińską. Natomiast mamy ciężkie walki właśnie na południowym odcinku frontu bachmuckiego. Tutaj aktywną teraz stroną jest strona rosyjska, która kontratakuje. Udało jej się zbliżyć do nasypu kolejowego w rejonie na północ od Andrijewki. Nacierała też w kierunku grzbietu oraz pozycji ukraińskiej w rejonie Kliszczejówki. Niewielkie zmiany właśnie w rejonie tego nasypu kolejowego na północ od Andrijewki. Reszta ataków została odparta, natomiast prawdopodobnie przejście do obrony strony ukraińskiej ma na celu, że tak powiem, zluzowanie jednostek, które tutaj w tym wypadku niosły cały ciężar tych walk na sobie, i pewnie chodzi tutaj o tą trzecią brygadę szturmową. Ona wcześniej się miała w nazwie Azow, teraz już nie ma, będę musiał to zmienić. Natomiast na ten odcinek frontu właśnie zostały przesunięte dwie jednostki. 42 Brygada Zmechanizowana, która walczyła na kierunku bachmuckim, na kierunku samego miasta. Natomiast przesunięta z rejonu Kremiennej prawdopodobnie właśnie w ten rejon 5 Brygada Gwardii Słobożańska, Brygada Gwardii Narodowej. Może to świadczyć o większych przegrupowaniach i przejściu do obrony strony ukraińskiej na tym odcinku frontu. Pamiętajmy, że w tym rejonie mamy elementy jeszcze elitarnych 92 Brygady Szturmowej, ona otrzymała tytuł szturmowej, oraz 93 Brygady, która tutaj nie dość, że się uzupełnia i szkoli, no to może być też swoją wartością naprawdę bardzo mocnym punktem dla strony ukraińskiej. Wiemy, że te elementy tych doświadczonych brygad od wielu tygodni są na tyłach i one tutaj się uzupełniają i szkolą na nowym sprzęcie. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy dalsze walki, jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek frontu Gorłówki. Ataki ukraińskie, może już nie takie mocne, prawdopodobnie batalionu z 47 Brygady, które tutaj atakowały w kierunku Hałd. Przesunęła się troszeczkę linia frontu w kierunku Gorłówki, natomiast nie ma tutaj mowy o przełamaniu, nie ma tutaj, że tak powiem, większych zmian na linii frontu, oprócz tego, co się udało Ukraińcom na początku przesunąć. Walki w rejonie Hałd, natomiast, no tak jak powiedziałem, mamy jeszcze odcinek Nowokałynowego, gdzie strona ukraińska odpierała ataki rosyjskie. Jednak no, pomalutku Rosjanie zbliżają się do Nowokałynowego i tutaj będziemy omawiać tą sytuację do samej Awdijewki, bo tutaj jest więcej do powiedzenia. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek, Ozaraniwka, mamy spokój, ograniczone działania rozpoznawcze, ustały tam walki, natomiast na pozostałym froncie, na odcinku frontu, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz sporadyczny ogień artylerii. Przejdźmy na linię ATO, a dokładnie samej Awdijewki. Jesteśmy na odcinku Awdijewki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania szturmowe strony rosyjskiej, która zmieniła taktykę, wykorzystuje tutaj teraz większe zgrupowanie artylerii, która tutaj ma torować drogę grupom szturmowym. Strona rosyjska rzuca do ataków, do takich szturmów plutony, które szturmują. Oczywiście te plutony, po wybiciu, są zastępowane przez kolejne plutony szturmowe. Same dowództwo ukraińskie tutaj informuje, że w samym tym rejonie Awdijewki odpierało bodajże po 22-26 ataków na dzień, więc mamy te działania. W stronie rosyjskiej udało się dotrzeć do, że tak powiem, kombinatu koksowniczego. Kontratak ukraiński zdołał wyrzucić Rosjan, którzy pojawili się na terenie zakładu, natomiast sama strona rosyjska jest dość blisko tego zakładu. Po tym kontrataku strona ukraińska nie kontynuowała dalszego natarcia. Mamy walki w rejonie stepowego. Wiemy, że strona ukraińska kontratakowała od kierunku północnego,
uzyskała postępy, jednak jak się okazało, nie wszędzie te postępy się udało, że tak powiem, utrzymać i dopilnować. Jest to pewien ruch do przodu strony ukraińskiej, natomiast dla mnie dalej jest to bierne czekanie na to i reakcja, działanie na to, co robi strona rosyjska. Dla mnie jest bardzo dziwne, bo dla mnie ukraińskie dowództwo powinno szybciej reagować i wiązać, czy ewentualnie paraliżować to zgrupowanie uderzeniowe na tym rejonie, żeby ono nie mogło kontynuować swojego działania. Nie wiem, może ja się mylę, może ja tego nie dostrzegam, albo nie dostrzegam czegoś innego. Natomiast nie wiem, dlaczego ukraińskie dowództwo działa w taki sposób właśnie w tym rejonie. Tym bardziej, że naprawdę, tak naprawdę to zgrupowanie można naprawdę bardzo łatwo, że tak powiem, zneutralizować, czy może nawet nie tyle zneutralizować, co związać i ograniczyć możliwości samego działania tego zgrupowania, które no, działa na niewielkim rejonie frontu. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek, mamy dalsze walki na kierunku południowym, na kierunku, że tak powiem, strefy przemysłowej. Mamy tutaj kontrataki, też wykonany kontratak ukraiński, który ustabilizował sytuację w tym rejonie przemysłowym oraz działek. Mamy działania rosyjskie właśnie dalej na Tunenkę i Siewierne, bez efektów. Dalsze wzmocnienie tego rejonu, mamy tutaj oddelegowany drugi batalion z Brygady Prezydenckiej, który wzmocnił siły obrońców oraz szereg mniejszych oddziałów, które też się tutaj pojawiły. Oczywiście nie będę tutaj wspominał o tym, co jest na tyłach, bo wiemy, że te siły tutaj są dość spore. Przejdźmy na linię samego ATO. Jeżeli chodzi o pozostałą część linii ATO, mamy tutaj walki w rejonie Pierwomajskie, Newelskie, Marinki oraz Nowomichajewki. Strona rosyjska cały czas atakuje na tym kierunku. Ma inicjatywę, wyprowadza uderzenia. Te uderzenia kończą się porażkami i dobrze by było, żeby tak dalej było, chociaż cały czas zastanawia mnie ta reakcja, to działanie ukraińskiego dowództwa. Ale mniejsza z to. Przejdźmy na odcinek Zaporowski. Jesteśmy na odcinku Zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania ukraińskiej artylerii, która ostrzała rejon Tokmaku, rejonie Połochy i oraz Wełyki Nowosiłki. Natomiast bardziej aktywna dalej zdecydowanie jest strona rosyjska, która ostrzelała szereg miejscowości na froncie zaporowskim, szczególnie w rejonie Orichowa oraz rejonie Wełyki. To już jest obwód doniecki, więc tutaj zdecydowanie silniejsza reakcja rosyjskiej artylerii. I przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosiłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosiłki, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Mamy tam oczywiście działania na odcinku 72 w rejonie Meklińskiej, bardziej na wschód. Te działania rozpoznawcze strony rosyjskiej były odpierane przez 72 Brygadę Czarnych Zaporowców. Natomiast mamy rosyjskie ataki w rejonie działania ofensywne strony rosyjskiej w rejonie Nowodoneckie na wschód od Urożajne oraz na kierunku na zachód od Staromajorskie oraz Prejutnym. Bez efektów, tak jak powtarzałem ostatnio, kośćcem obrony jest 58. Brygada, która tutaj dość aktywnie działa w tym rejonie. To ona tutaj, dowództwo tej brygady i sami żołnierze tej brygady, że tak powiem, są kręgosłupem tej obrony i oni tutaj powstrzymują te rosyjskie ataki. Przejdźmy na odcinek kopalni Robotyne Werbowe. Jesteśmy na odcinku kopalni Robotyne Werbowe. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj niewielkie zyski liczone w metrach, tak naprawdę około, mówi się, że około 100 metrów udało się stronie ukraińskiej poszerzyć włamanie w kierunku kopalni. Mamy dalsze działania w rejonie na zachód od Robotyne, co spotkało się z reakcją rosyjską, czyli kontratakiem rosyjskim. Działania w kierunku głównej linii na południu przez jednostki ukraińskie bez sukcesów oraz dalsze walki w rejonie na północ od Werbowego, tym razem bez sukcesów. Mamy tutaj te działania ukraińskie, które są nadal prowadzone, mają pewnie tutaj, strona ukraińska chce poszerzyć na boki to włamanie, zlikwidować zagrożenie tego występu. Natomiast jaka dalsza perspektywa walki, nie wiem. Jest to też pewnie, te walki w tym rejonie mają też na celu utrzymania
sił rosyjskich, związania ich walką, żeby nie można było ich wykorzystać gdzie indziej. Szczególnie, że dalej mamy walki na odcinku chersońskim. Przechodzimy na odcinek chersoński. Tak jak powiedziałem, mamy dalsze walki na odcinku chersońskim. W rejonie Krynek strona ukraińska powiększyła troszkę swój przyczółek. W kierunku zachodnim mamy ataki w kierunku wschodnim oraz lasu, w kierunku rezerwatu czy parku narodowego. Natomiast walki też dalej właśnie na tych przyczółkach, szczególnie w rejonie Ołeszek, gdzie jak poinformowano strona rosyjska, że administracja okupacyjna z Ołeszek miała się wycofać do innej miejscowości z racji swojego zagrożenia, natomiast no, sytuacja ataku tutaj dla strony ukraińskiej jest dość ciężka, bo nie dość, że Ołeszki mają tutaj jezioro i moczary, rzeczki, strumyki, że tak powiem, samej rzeki, to ciężko będzie obejść pozycje rosyjskie. Natomiast no, walki w tym rejonie są dość mocne. Właśnie ostrzelany rejon, właśnie Ołeszek, na północ od Rajska, droga pomiędzy Kozaczą Laherią a Podstępnym, droga M14 tak naprawdę, która jest kluczowa. Rejon Korsunki ostrzelany przez stronę ukraińską oraz Heniczesk, lotnisko w Heniczesku, które tutaj, czy skład w rejonie Heniczeska został ostrzelany. Strona rosyjska odpowiedziała atakami na północny brzeg Dniepru, różne tutaj miejscowości oraz oczywiście Chersoń. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport, to wszystko. Jeżeli Wam się podobał, bardzo Was proszę, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Docierajmy dalej. Dzięki Wam ten kanał się będzie dalej rozwijał. Będę mógł zapraszać dalszych gości. Pamiętajcie też o możliwości zostania patronem, patronką. Bardzo będę Wam za to wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.